Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Łeb. Dzisiaj zaprezentuję Wam jeden z dwóch sposobów na zrobienie żelków konopnych domowym sposobem. Są dwa sposoby, dzisiaj wykorzystamy sobie jeden z tych sposobów, no i przetestujemy sobie, jak one smakują i jak działają. Ja już jestem po dwóch żelkach, żelki nadal jeszcze leżą w lodówce. Ale już zacznijmy sobie opowiadać. Zaczynajmy! Odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką odlecieć i mieć wszystko gdzie. Temat jest o tyle ciekawy, że na rynku jest mało żelków takich konopnych. I po prostu fajnie jest sobie przetestować, sprawdzić samemu, czy da się zrobić je z tego, co jest na rynku. I dzisiaj wybrałem do stworzenia tych żelków szoty konopne. Szoty konopne od Cannabis Boys oraz Hemp Medicam połączyłem sobie z dwoma galaretkami. No bo tutaj właśnie też informacja, można zrobić sobie żelki z galaretki, czyli najprostszy sposób, dzisiaj prezentujemy ten najprostszy sposób, albo z galaretki i dodać do tego jeszcze żelatynę. Ten drugi sposób, myślę, że na niego również przyjdzie czas, z racji tego, że ten kanał do tej pory był kanałem CBD Tester, teraz nazywa się Konopny Łeb, to nadal są też tutaj testy i to jest pierwszy test właśnie takich domowych żelków. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak działa, to ja już czuję. I naprawdę ciekawie, takie mikrodawki w galaretce, naprawdę bardzo ciekawa opcja na jedzenie w ciągu dnia. Do tych żelków dzisiaj użyłem galaretki cytrynowej oraz galaretki mango. A więc, jeśli miałem galaretkę cytrynową, no to do niej dolałem również shot od Cannabis Boys Lemon Haze. A do tej drugiej mogłem tutaj wybrać dwa szoty, albo od Cannabis Boys właśnie, albo od Hemp Medicam. I wybrałem właśnie od Hemp Medicam shot mango. Obydwa szoty są całkiem mocne. Jeden ma 320 mg, drugi z tego co pamiętam to 400. Także te żelki również będą na pewno fajne. I ja już wiem, że są. I powiem Wam, że czas oczekiwania na działanie to jest również około 40 minut. Można je sobie już skonsumować, jak są takimi żelkami jeszcze takimi bardzo lekko galaretkowymi. Albo też poczekać dłużej, aż trochę ta galaretka nabierze sprężystości. No więc na początku trzeba pamiętać o tym, żeby wlać do pojemnika wrzątek. We wrzątku rozmieszać całą galaretkę. No i trochę poczekać, trochę niech się ta galaretka ostudzi. Ale oczywiście niech ta galaretka jeszcze się nie zrobi galaretkowata. Nadal będzie płynna. I wtedy do tego płynu, który już nie jest po prostu wrzątkiem, nie jest gorący, jest mniej więcej letni, lekko ciepły, dolewamy właśnie szota. Ja do Lemon Haze wylałem połowę butelki, a do galaretki o smaku mango około 30-40 ml, czyli 3 całe miarki, które są dołączone wraz do butelki, tak jak to widzicie właśnie na filmie. Ok, mam już, przyniosłem pierwsze żelki konopne zrobione domowym sposobem na kanale Konopny Łeb. Bardzo prosty sposób, jak widzicie żelki trzęsą się aż z wrażenia. Więcej koloru na dnie. Tutaj bardziej jaśniejsze. Pachną bardzo ładnie. Tutaj są teraz wymieszane te cytrynowe z mango. Ja już sobie 3 zjadłem. Powiem Wam, że jestem w szoku, że po 3 żelkach można tak się fajnie czuć. I to oczywiście nie jest wszystko, co zrobiłem z litra wody, dwóch galaretek i tej ilości szotów, o których mówiłem. Reszta galaretki cały czas dochodzi jeszcze sobie w lodówce, bo też wlałem do większej miski. Także jeszcze jak trochę zgęstnieje to wszystko, to przetnę to wszystko nożem, podzielę to na mniejsze kawałki
i będę sobie zajadał przez kilka dni. O, tak. Smaczne to jest, naprawdę. Ale co bym na przykład poprawił, to to, że foremka, do której wylewałem te żelki, to powiem wam, że jest bardzo twarda. Także jeżeli będziecie robić sobie żelki w domu swoim sposobem, bez żelatyny lub z żelatyną jeszcze pokażę wam tutaj kolejny sposób, to jednak trzeba dobrać dobrze tą foremkę, żeby były ciekawsze, może mniejsze, jakieś inne foremki typu miśki, coś takiego. Widziałem coś takiego na AliExpress, także chyba sobie zamówię i przetestuję. No mega. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. A i co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że jeżeli ktoś z was by chciał zrobić sobie zakupy i też sobie zrobić takie żelki z tych samych shotów, to na hasło Konopny Łeb macie minus 15% właśnie na wszystko, co jest na sklepie Canashop. Także zapraszam was serdecznie, macie linki poniżej i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Także dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Żelki są naprawdę apetyczne, bardzo smaczne, działają około po 40 minutach. Sprawdzę, ile dam radę dzisiaj zjeść i będę was o tym informował w kolejnych odcinkach. Dzięki i do usłyszenia. Bless!